Mi sento così solo da quando se n'è andata. Vorrei tornare indietro per un momento con lei. Lacrime dimenticate, lascia le tue valigie più vicino a me e lascia che ti amo. O tym, że właściwy dobór kosmetyków do pielęgnacji domowej jest bardzo ważny, nie musimy chyba nikogo przekonywać. Ale ja chcę dopytać, co to są dobre kosmetyki i czym powinniśmy kierować się przy właśnie doborze tej naszej pielęgnacji? Myślę, że przede wszystkim kosmetyki powinny cechować się swoim dobrym składem. Dlatego w naszej klinice posiadamy kosmetyki z firmy włoskiej marki Vegeggi, które są fitokosmetykami. No właśnie, marka Vegeggi, czyli fitokosmetyki, czyli co? Co to znaczy fitokosmetyk? Może powiem prosto, po prostu kosmetyk z naturalnym składem. Drążę dalej. Co takiego naturalnego jest właśnie w tych kosmetykach? Jak wyglądają ich składy? Jeżeli chodzi o kosmetyki Vegeggi, cechują one się przede wszystkim składem wyciągów roślinnych, pozyskiwane z najlepszych upraw ekologicznych, za czym idzie wysoka jakość produktu oraz ta naturalność, o której tak często mówimy. Ti darò il mio sorriso, migliaia di fiori d'oro, dipingerò il cielo con l'azzurro del mare e le stelle ti darò. A w jaki sposób są tworzone linie kosmetyczne? Dla kogo to są kosmetyki? Czy one są podzielone na określone do cery trądzikowej, do cery z odpowiednim wiekiem? Czy jak to wygląda w przypadku Vegeggi? W przypadku Vegeggi mamy tutaj kilka linii, aczkolwiek nie są one celowane typowo dla jakiejś skóry, raczej jest to produkt na problem. Czyli przychodzi pani, załóżmy lat 40, ma wysuszoną skórę, więc no powinniśmy użyć czegoś nawilżającego, ale jednocześnie ta pani potrzebuje już liftingu, więc tutaj jest linia, która daje nam i nawilżenie, i lifting. Czy łączenie tych kosmetyków nie będzie powodowało alergii? Nie, dlatego że kosmetyki Vegeggi są stworzone w taki sposób, aby wzajemnie się nie eliminowały. I dalej drążę temat alergii, bo wyczytałam kiedyś, że te kosmetyki z tym bardzo, bardzo naturalnym składem mogą troszeczkę źle reagować przy wychodzeniu na słońce. Jak jest w przypadku tych kosmetyków? No tutaj, jeżeli chodzi o Vegeggi, to mam też produkt, który jest typowo do używania na słońce z wysokim SPF-em i też tak zwany anti-pollution, czyli przeciw takiemu zapychaniu się skóry. Finita, se la viviamo noi due, ti prego resta con me, la nostra storia d'amore non potrà mai finire. Czy te kosmetyki są w stanie wyleczyć trądzik? Czy stosując te kosmetyki jesteśmy w stanie zrezygnować z terapii w gabinecie medycyny estetycznej, czy wręcz przeciwnie, będą doskonałym jej uzupełnieniem? Wydaje mi się, że nie ma złotego środka, że łączenie terapii w gabinecie z terapią w domu jest najbardziej efektywne. Ale Vegeggi to nie tylko kosmetyki do stosowania w domu, prawda? To też linia kosmetyków do stosowania w gabinecie. Dokładnie. Vegeggi posiada tyle linii gabinetowych, ile de facto jest w ogóle linii w sprzedaży. Zabiegi są bardzo ciekawe, opierające się w głównej mierze na masażach, autorskich masażach Vegeggi. Ti darò il mio sorriso, migliaia di fiori d'oro. Dipingerò il cielo con l'azzurro del mare e le stelle ti darò. Zauważyłaś zmiany w swojej skórze od czasu, kiedy stosujesz kosmetyki? Jesteś w stanie powiedzieć, polecam, sprawdziłam na własnej skórze? Powiem tak, w swoim życiu przetestowałam bardzo dużo różnych marek. Miałam możliwość, ze względu na moją poprzednią pracę, testowania produktów z najwyższej półki. I szczerze powiem, że Vegeggi jest czymś, co naprawdę skradło moje serce.
tej witaminie C. Moje ulubione kosmetyki z firmy Wagedzi. Zacznę od serum rozświetlającego, które stosuję codziennie rano. Jest to serum Intense, które idealnie odbija światło i rozświetla skórę. Następnie nierozłącznym elementem mojej pielęgnacji jest krem Delay Infinity na pierwsze zmarszczki. Aleksandra już go Wam prezentowała, jest to również mój ulubiony kosmetyk. Z tej serii mogę również polecić maskę Delay Infinity. Jest rewelacyjna, ponieważ sprawdza się zarówno na twarz, jak i na szyję. Także mamy tutaj dwa płaty, nie jeden. Uwielbiam ją szczególnie na wyjazdy, nie rozstaję się, jak gdzieś wyjeżdżam. Rewelacyjnie na wilżę. Takim najbardziej luksusowym produktem całej marki jest drogocenny olejek Olio Precioso, który zapewnia nam efekt liftingujący. Jest idealny na noc i sprawdzi się praktycznie u każdej kobiety, czy również mężczyzny, bo panowie też zaczynają stosować kosmetyki. Także on daje nam efekt rozświetlenia, fajnie nawilża i liftinguje. I takim podstawowym chyba elementem, który każda kobieta powinna mieć w swojej kosmetyczce, jest produkt do mycia twarzy. Ja akurat używam pianki White Moon, która też przeciwdziała przebarwieniom i fajnie rozświetla. To jest też taki produkt basic, który każdy powinien mieć. Jeśli chodzi o moich ulubieńców od marki Wagedzi, to przede wszystkim jest to linia Intense, która zawiera w sobie wyciąg z kakaowca, mikroalgi oraz wyciąg z peoni, czyli polifenole i terpenoidy. Tutaj mogłabym przede wszystkim powiedzieć o kremie pod oko, bo jest to de facto taki bardziej mus niż żel, jest bardzo odżywczy, ale co ciekawe, wchłania się jak żel. Dodatkowo tworzy bardzo delikatną powłokę, co jest bardzo przyjemne dla osób, które borykają się z problemami suchości w okolicy oka. Akurat ja z takimi problemami się borykam, więc jest to mój top. Dalej, takim moim produktem must have, który muszę mieć zawsze przy sobie, jak gdzieś wyjeżdżam, jest to maska nocna. Ja stosuję ją jako krem na noc, dlatego że daje on bardzo duży komfort, jeżeli pracuje się w klimatyzacji. Nasza skóra jest bardzo wysuszona i taka mocno podrażniona, powiedziałabym odwodniona. Ta maska sprawia, że ta skóra jest rano bardzo ukojona, i dodatkowo daje ona piękny efekt takiego delikatnego liftingu, także jest to naprawdę mój ulubiony produkt.
Jeżeli chodzi o dalszą część pielęgnacji, to tutaj nie mogę nie wspomnieć o takim, no tutaj ulubieńcu klinikiem powiedziałabym, dlatego że jest to krem z linii Delay Infinity z wyciągiem z krokusa. Jest to krem, który nazywa się jak na pierwsze zmarszczki, ale szczerze polecałabym też paniom, które borykają się już z problemem zmarszczek, ze względu na to, że do 40% spłyca on te zmarszczki i nie jest to tylko badanie na jakichś tam sztucznych skórach, tylko jest to badanie na prawdziwych kobietach. Nasza pani doktor bardzo, bardzo zakochała się w tym kremie. Najpierw się obraziła na mnie, że poleciłam jej krem na pierwsze zmarszczki, ale później byłam bardzo wdzięczna, że jednak go użyła. Także polecam. Dalej linia z witaminą C. Tutaj jest spray remineralizujący. Taki po prostu na nasze tonik. Jest on w bardzo przyjemnym aplikatorze, bo jest to spray. Czyli rano po umyciu buzi dwa psiknięcia i mamy tonik z głowy. Dodatkowo witamina C, czyli rozświetlenie, odświeżenie skóry. Przepięknie pachnie, także super na poranną i wieczorną pielęgnację. I ostatnim, ale nie najgorszym, moim ulubieńcem jest żel z linii White Moon. Linia White Moon posiada w składzie m.in. lukrecję, która działa antyseptycznie, antybakteryjnie, tak? I tutaj żel ma w sobie drobinki, które wyglądają jak brokat, ale absolutnie nie jest to brokat. Używanie go jest bardzo dużą przyjemnością, dodatkowo bardzo delikatnie się pieni, więc też super myje rano buzię i wieczorem też pomaga w zmyciu produktu do demakijażu, bo oczywiście nie zapominajmy o tym, że oczyszczanie to nie to samo co demakijaż, więc tutaj jakby rozdzielamy oczyszczanie, czyli zmycie produktu do demakijażu i demakijaż, czyli zmycie makijażu. Dlatego jest taki mój ulubieniec, jeżeli chodzi o oczyszczanie. Será viviamo noi due. Ti prego resta con me, la nostra storia d'amore non potrà mai finire.